We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Hogwarts Legacy, na start którego otworzymy te drzwi. Jakby co, ja nic nie robię, to się dzieje automatycznie. Ale przyznaję, animacja jest spoko. Tajemnica Hogwartu. Wiem, że trzecia z tych tajemnic jest właśnie nad tą. Nad tą salą. A tam, gdzie możemy w dzwony uderzać. Musimy odpowiednio zatrzymywać. Co my tu mamy? Okrągłe obrazy, dobra. Szara i srebrna cesarska różdżka. Ładnie, ale co to jest za miejsce w ogóle? Totally no clue, gdzie my się teraz znajdujemy, nie? Revelio. A! Okej, dobrze, że jeszcze się zaniepałem. Biuro przyjęcia i księga dopuszczenia. Obie te rzeczy zostały tu umieszczone przez założycieli i nie ruszano ich od tego czasu. Przechowują imię każdego potencjalnego ucznia Hogwartu, gdy tylko objawią się u nich pierwsze znaki magii. Samo pióro jest zdecydowanie łagodniejsze od księgi, która czasem zamyka się jeszcze zanim imię zostanie zapisane, jeśli objawienie magii nie jest wystarczająco dramatyczne. Okej, czyli co, na bieżąco kartki się mnożą, dodają i wpisują się imiona. Ciekawe. Czyli w taki sposób Voldemort został uczniem. No, nie tylko on zresztą. Dobrze. W cieniu nadziei. To mnie teraz interesuje. I to się znajduje... O, tutaj. Proszę, proszę. Do Feldcroft zatem. A raczej na jego obrzeża. O, nie tak daleko w sumie. No upartego to Salomon mógłby tutaj na spokojnie. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Okay. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Gdzie pójdą? Nie wiem. Kiedy byś ich zobaczył? Prawdopodobnie nigdy. Sebastian, don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an aura anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Dobra. Do you think your uncle would tell anyone at the Ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the Ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards.
At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the Ministry to report on his own family using dark magic now. Pewnie trochę jak było za czasów Grindelwalda. Wiecie, w Fantastycznych Zwierzętach, tam też ministerialni walili Avadon na lewo i prawo do właśnie popleczników Grindelwalda. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Okej, okay, to jest jedna misja. A została nam jeszcze jedna z udziałem Sepcia. Czyli w cieniu góry, którą muszę jeszcze zlokalizować. Łocie sunę! Ej, jak my pójdziemy tutaj, to się wkurzę, nie? Bo specjalnie tutaj lazłem poza nagraniem i to odkryłem ten punkt tylko po to, żeby go tu mieć, a jak my... Jak, nie. Never mind. Lecę tam po prostu. Kropka. What are you up to now? Nie będę z nikim walczył. Nie mam na to teraz czasu. Póki co lecę sobie do Sepcia, żeby kontynuować fabułę. Ty, serio nie zrobiłem tego obozu? Dobra, to sorry. Na ten jeden obóz musimy jeszcze sobie zająć ten miejscu. Walcz dla mnie. Idealny wskok. Dobra, jeszcze tylko troll. No dwa petrofikusy zszedł. Ale fajnie, że tak długo się utrzymuje ta... się utrzymuje Imperio. Dobra, gdzie jest to, co mnie interesuje? Czyli... Czy to jest ta skrzynka? No, albo jedna, albo druga. Ta druga, dobra. Okej. Dziękować. Koncentracja starożytnej magii, level drugi. No, mam wpakowany level trzeci, więc to jest tylko do kolekcji. No i proszę, tym razem nie w nocy, tylko za dnia. Więc poczekajmy. A nie, dobra, jednak w nocy. About this coast. Jednak w nocy, tylko po prostu trochę... trochę później. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Ugh. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Stary, nie wkurwie mnie. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly. Before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Good to know. No, wspina się krętą drogą. Świetnie. Czyli to, co zrobiłem poza nagraniem, muszę teraz zrobić na nagraniu. Like me. Let me go.
so much too easy! Yuma's had a lucky shot! No skarż, swoja skarż. Nóż! Nie mogę i powoliłem zaklęcia. Okej, tak też można. Poszło w sumie trochę szybciej. Serio? Nie mogę go zniszczyć? Na jakiej podstawie? Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Trochę słabo nam to idzie, co? No, jak żeśmy się pokłócili, to trochę z twojej winy, bo zaczepiłeś się o chyba największą pierdołę, jaka mogła być. To sam jesteś sobie trochę winien tej ciszy, wiesz? A w sumie nawet ja nie wiem, co teraz zagadać. To po prostu chłonę fabułę, nie? Bombarda! Ano jest. I'm sorry we can both see thestrals. Certainly not something I'd hope we'd have in common. W ostatniej chwili go złapałem. Revelio. No niestety ten drugi gdzieś odleciał. A szkoda, bo miałem nadzieję też go złapać. No ale dobra, O! Ty tego trupa tu nie zauważyłem wcześniej. Ciekawe, czy go te strale zabiły, czy... There they are. Let's go. Wait! We should have some sort of plan. I'm through planning. Ha, czyli się nie składamy, okej. Fajnie to idzie. They got what they deserved. Kind of. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Branrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Okej, okay, widzę, że Seba jest naprawdę bardzo zdeterminowany, żeby uratować Anne. Tak. Na prawo tego repozytorium. Skarca, tylko my wiemy, o co chodzi. Ważnie? Przeżył? Expelliarmus! Było, nie, było se zginąć. Zginąłbyś przynajmniej od upadku, a nie od topora w łeb. Dobra. Czekaj, tu? Ale w sumie jak już odpaliłem, to nawet spoko. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. Revelio. I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Come
Tych ty! This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend. Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrok. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrok that we don't. He told me that Ranrok somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrok clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Dobra, to idziemy w takim razie. Lokacja czy... Tak, lokacja. Tunel wieży. Okej. Okay. Jakiej wieży? Odszukaj runy. Gdzieś tam. Dobra. Let's go then. So far so good. Charming. Spiders. How fitting. Good friend. Dobra, to mi się trochę się udało. Proszę, ten walczył z dwoma i zabili się wzajemnie. Takie? Sytuacja to lubię. O, patrona. Oj! Nie wyszło. No, come on! Chodź! Zatrafiłem przed chwilą. No idea. Almost as good as if I'd done it myself. Is that a tribute to them? Jakieś pajączka mnie mierzyło tak pytanie z dupy. Confringo! Tu jest jakaś skrzynka. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think three nudges at least. Okej, okay, nie wczytałem się teraz co mówili, ale chyba chodziło o to, że ta skrzynia by spadła? I guess? Dobra, póki co lecimy dalej. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Tego nie wiem, ale myślę, że można śmiało to założyć. A staircase leading here. Whatever for. Could bring you for ages. A po czym zgadujesz? Po tych wielkich pajęczynach, czy po tym, jak stara jest tam, jak stare jest to miejsce? Bombarda. Bombarda.
Confringo! No, to chciałem zrobić. Jeszcze z tym pierwszym. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Duża arena. Pajączki? Oczywiście. No, seriously? Oczywiście nie było za łatwo, to walę mi kolejną matronę, która sobie tak po prostu rozpieczę. Okay. Kolejna. Yeah! Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. No, są obok siebie. Can't get out of here quick enough. Będę się jeszcze rozejrzał tutaj. Wow, mam naprawdę mocne plecy, skoro to rozwaliłem przewrotem. Is finding these chests luck or instinct? Part of both. Obraz. A, dobra, o skrzyni pewnie chodziło, że jeszcze dwa albo trzy szturchnięcie, by skrzynka spadła. Dobra, to ta druga była akurat totalnie mniej warta. Mojego czasu. Ale bynajmniej znalazłem skrzyneczkę wartościowszą. No, wiedziałem, że będzie troll. Czemu on ma pierwszy level? Ale nie w tego chciałem strzelić, ale dobra. Raz. Kurde. A dobra, ma 36. Coś się spieszyło z licznikiem. No żeś ty... Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Fair enough, I think. Dobra, i teraz co? Pewnie reparo potrzebuje. Reparo. Nie? Muszę tam wejść, nie? Okej, okay, jednak tak, po prostu byłem za daleko. O tę tyczkę. That was a piece of work. More than one. Okej. Okay. Mamy tutaj naprawdę ciekawe pomieszczenie. Oho. Kolejne miejscówka Izidory. Gdyby tych... We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. Dobra.
Gdy po tych wszystkich latach pomogłam ojcu, poczułam wielką radość. Nie potrafię opisać, jak bardzo tęskniłam za jego głosem. Przyznam, że zupełnie zbiła mnie z tropu reakcja obrońców. Powinnam się tego spodziewać. Jak mogą stać z założonymi rękami i trwać w bezczynności, gdy mogliby uczynić tyle dobra? Jakim prawem profesor Rackham poucza mnie, do czego mogę i do czego nie mogę wykorzystywać moich możliwości? Swoich możliwości. Jak śmią oceniać moją pracę, nie rozumiejąc moich dokonań? Mam jednak pewną nadzieję. Dyrektorka zdawała się pojmować, czym się kierowałam. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, zwrócę się do niej, może zdoła i będzie chciała mi pomóc. Dopóki nie będę pewna, muszę samotnie kontynuować swoją pracę. Na razie. Ale znajdę kogoś, kto zechce mnie wesprzeć. Znajdę kogoś, kto pojmuje dar, jakim nas obdarzono i nasz obowiązek, by go wykorzystać. Na razie będę ukrywać to, czego się dowiem, ale pewnego dnia podzielę się wiedzą z odpowiednią osobą. Did you find something? Dobra, Seba. A journal entry. Isadora was here. Leviosa. Jak wiemy, Isadorze troszeczkę odjebało. Dobra, dwa przejścia, to sprawdźmy to najpierw. Trochę eliksiru Wigonowego, jakby mi go brakowało w ogóle. Praktycznie go nie wykorzystuję, bo nie dostaję tak bardzo po mordzie, żeby łykać ten eliksir. I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. Ten sam widok miałeś z dołu, stary, więc nie bardzo wiem, co ty się cieszysz, ale okej. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Revelio. This can't be a dead end. Must be another floor above us. 6 na 7. Moje możliwości rosną z każdym dniem. Mój cel jeszcze nigdy nie był bardziej oczywisty i wiem, że spełniam swój obowiązek. Z każdym dniem rośnie liczba dusz, którym zdołałam już pomóc. Tak wiele tu bólu. Odkryłam też, że magia w jakiś sposób potwierdza, że moje czyny są słuszne. Za każdym razem, gdy wydycham mgiełkę, choćby odrobinę, staje się silniejsza. Kuku. To nagroda za moją odwagę. Ta, na pewno to jest nagroda za odwagę. Dobra, nie, nawet nie powiem, co chciałem dalej powiedzieć. Nagroda za wykorzystywanie magii zgodnie z jej prawdziwym przeznaczeniem. Obawiam się jednak, że muszę ukryć to, czego nie mogę na razie użyć. Nie rozumiem jeszcze tej mocy i nie chcę ryzykować. Mam pomysł. Nieco ryzykowny, ale czuję, że się opłaci. Good news? This journal entry sounds worrisome. No, trochę. Almost as good as if I'd done it myself. Okay, jest wężyk, czyli... This place can't have belonged to only Isadora. No, to jest racja. Przecież musiał tu być ktoś jeszcze. Bo nie powiecie mi, że ona ukryła tą miejscówkę przed wszystkimi obrońcami. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Revelio. Uwierz mi, stary, nie uda ci się. Okej, okay. Jedno, drugie. A gdzie jest trzecie? A, tu jest schowane, dobra. Bombarda. To jest to wszystkie? To jest wolne, okej. Rebellion. Co to jest? Czekaj, muszę sprawdzić. Aha, do zapalenia. Dobra, ale raczej nic mi to nie da, więc nie zamierzam tego sprawdzać póki co. Dobra, obczajmy w takim razie, czy znajdziemy finalny zapis Isadory? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Jest 7 na 7. Coś na górze. Pewnie ten fragment tryptyku. Jak mogłam się tak strasznie pomylić? Dyrektorka mi nie pomoże. Próbowałam jej wyjaśnić, ale ona tak samo jak inni jest ślepa na moje możliwości. Odkryłam, że tak naprawdę na nikim nie mogę polegać, ale jestem teraz potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. I wiem, że to dzięki czynionym przeze mnie wysiłkom. Nie pozwolę, by moja magia leżała odłogiem jak w przypadku obrońców.
ależ ja nienawidzę tej nazwy. Jakby bronienie mocy przed zakusami innych było czymś chwalebnym. Przyznaję, że zaczęłam wątpić, czy znajdę za swojego życia kogoś, z kim będę mogła podzielić się owocami mojej pracy. Jeśli nie, to znajdę ukojenie w fakcie, że zostawiłam innym tropy, ścieżkę prowadzącą do wiedzy. Może moi następcy osiągną to, czego ja nie zdołałam i uzdrowią świat. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Ej, może będziemy w stanie? Who knows? The final canvas piece to the triptych. We've done it! Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. But perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Ale kto wie, może faktycznie będzie nam dane obejrzeć i wspomnieć. No i proszę, kolejne przejście do krypty. Trzy miejsca dla tryptyku. Trzy przejścia do krypty. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Okej. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. Kolejny fragment? I wonder. Czy? What is it? Nie, to wspomnienia. Let's find out. Okej. I cannot bring my brother back, father. But I can give you peace. Znaczy w teorii to by mogło, ale to już jest nekromancja, nie? Please, okay. Have a seat. Czyli to jest. To są te odwiedziny obrońców. We are all most intrigued to hear. We're ready. Czyli to jest te odwiedziny obrońców z jej perspektywy. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Okej, scenka jest ogólnie znana. Już mi i wam. Isadora. Tak jak go zmieni. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some.
Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. Okej, okay, czyli to Bragbor zrobił te wszystkie skarbce. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. A portrait? I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroff, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please. Talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? To jest dobre pytanie. Ale jakby... Okej, okay, zniszczyli portret u niej w domu. Ale dlaczego ona nie, po prostu nie uciekła do tego portretu? Co jeśli nie jest jeden kompletny, wiesz, jak portal dla obrazu? W sensie, jeśli z jednej strony... Jeśli mamy dwa obrazy. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Pójdziemy za nim, ale to potem. Czyli to działa jak port, rozumiem. Jak się mamy dwa obrazy, jeden zostanie zniszczony, ale drugi na przykład nie jest ukończony, to nie może osoba z tego obrazu z punktu A uciec do punktu B. Dlatego Isadora się nie pojawiła tutaj. Kinda interesting, I must say. Okej. Okay. Naprawdę nieźle zawinęła mi ta misja. Lojalność Lodgoga. Okej. Okay. Mam nadzieję, że Lodgog nie będzie chciał nas sprzedać, bo trochę to sugeruje ta misja. Wiecie, że jakby, że Lodgog będzie musiał wybrać, z kim będzie chciał walczyć. Znaczy z kim? Znaczy, i z kim, i po czyjej stronie. Ale dobra, ode mnie to będzie póki co tyle w tym materiale. Oj, jeszcze nas troszkę fabuły czeka, choć wydaje mi się, że chyba niewiele więcej. Niewiele więcej, no. I aż tyle, ile byłoby wcześniej. Muszę oczywiście. Dziękuję. Nie dadzą mi żyć normalnie. Żegnam. A ta co? Ta by... To jest ona czy on? On. A on by się tak po prostu wziął i w nich wszedł. Ile mało. No, naprawiałem to wcześniej. Wingardium Leviosa. Nie, to jest okej.
terror. Nie wiem, sobie po co ja to naprawiam, skoro wystarczy mietłę sobie wziąć i tam wlecieć. I tu jest zamek level 3, przez który nie mogłem tego właśnie zdobyć wcześniej. A i tu mamy drugą część i coś legendarnego. Tylko prawie na pewno gorszego od tego, co już mam na sobie. No a trzecia część powinna być tutaj. A nie, trzecia jest tam. Dobra, to lecimy. Zgarniamy. I to były... To już są wszystkie te źródła starożytnej magii. Czy tam ślady. Wszystkie zostały przeze mnie zebrane. Co zatem idzie, wyzwanie z tym związane zostało ukończone. A wraz z tym... Mam maksymalną pojemność paska starożytnej magii. O, chyba frak od tego zdobyliśmy właśnie. Frak od... Od Blacka. Jezu, czemu mi tak długo zajęło sobie przypomnienie jego nazwiska? Ale ładnie na te procenty. Tutaj wszystko. Ogólny postęp, jeśli chodzi o rzeczy poboczne, to je, czy w ogóle postęp całej gry, o dziwo to jest 94%. Gdzie w walce tak naprawdę potrzebuję jeszcze pokonać jednego nikczemnego wroga. Misje, zobaczmy, 4 misje główne, pobocznych relacji trochę więcej. Stronę przewodnika to wiadomo, pokój życzeń, no tu mi tylko zostało jedno i rzecz do zrobienia, no eksploracja to jest ogólnie to wszystko, nie? Ja też mi brakuje tylko dwóch rzeczy. Platform do lądowania oraz tajemnica Hogwartu. Tutaj jeszcze 3 zwierzęta, tylko nie wiem, które rozmnożyłem, a które nie, więc będę chyba po prostu kombinował ze wszystkimi. Tutaj 3 jeszcze w Hogsmeade tylko do zebrania, ale samych stron w Hogsmeade pewnie jest więcej. Ja sobie sprawdzę. Mapa Hogsmeade. No, jest 55, zebrałem 41. Posążki Dymimoza jeszcze też wszystkie nie są zebrane, ale teraz dzięki Alohomorze będę mógł to zrobić. Jedyny z tym rodzaju jednorożec, proszę, kolejny jednorożec do uratowania, tylko tym razem dla zadania, a nie dlatego, że go znalazłem przez totalny przypadek. Dobra, no to myślę, że tym się zajmiemy w kolejnym materiale. No bynajmniej na początku, także ja póki co tutaj się przenoszę. I kończę ten materiał. Bardzo mi było miło, że go obejrzeliście. Mam nadzieję, że do końca. No i co? Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Dobra, to było coś nieistotnego. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Cześć.